Dzisiaj mamy taką bardzo modną Ewangelię. To jest Ewangelia o egzorcyzmie, a dzisiaj egzorcyzmy są w modzie. I to nie tylko wśród reżyserów filmów hollywoodzkich, którzy robią coraz to nowe ekranizacje, będące karykaturą tego bardzo pięknego i głębokiego rytuału modlitewnego, ale też są w modzie w sensie takim religijnym, bo religijność też ma swoje mody. Rozmawiałem jakiś czas temu z moim kolegą, który pracuje w jednym z większych wydawnictw chrześcijańskich w Polsce i powiedział mi, że jak zastanawiają się, która książka przyniesie zysk, to wiedzą jedno. Jak książkę napisał egzorcysta, albo książka traktuje o egzorcyzmach, albo w jakiś inny sposób dotyka spraw demonicznych, to na pewno się sprzeda na pił. Bo dzisiaj jest taka moda. Dzisiaj jest tak w polskim kościele, i mówię to z pewnym przerażeniem, że największym autorytetem nie jest papież ani biskup, ale dla niektórych największym autorytetem jest egzorcysta. Bo egzorcysta powiedział, to już nieważne, czy to nawet zgodne jest z katechizmem Kościoła katolickiego. Oczywiście większość egzorcystów, zdecydowana większość egzorcystów, mówi rzeczy bardzo mądre i dobrze. Ale problem jest w tym, że ta moda zdaje się stawiać w centrum naszego zainteresowania demona, a nie Jezusa Chrystusa. Ale ktoś powie, dobra, a czy tak nie jest właśnie w Ewangelii? Mamy sam początek Ewangelii Marka. Pierwszy znak, który czyni Jezus, to jest co? To jest egzorcyzm. A więc może właśnie tak powinno być, żeby te egzorcyzmy stawiać na pierwszym miejscu. Musimy trochę głębiej wniknąć w tę Ewangelię. Bo nie zdziwiło was to, gdzie ten egzorcyzm ma miejsce? Skąd w synagodze był opętany? Opętany to nam się kojarzy, że powinien być, tak jak zresztą Marek pisze w 5 rozdziale, w 3 wersecie, gdzieś na jakimś cmentarzysku, tłukąc się kamieniami i wyjąc w niebo głosy jak potępieniec. A tu jest w synagodze, czyli tłumacząc na nasze jakby w kościele, w zgromadzeniu liturgicznym. W miejscu, gdzie głosi się słowo Boga, to jak on tam może wytrzymać? Marek używa tej historii, autentycznej historii. To nie jest tylko coś wymyślonego, to nie jest tylko symbol. Ale on bierze tę autentyczną historię, która wydarzyła się gdzieś w początkach nauczania Jezusa i podnosi konkretne wydarzenie do rangi symbolu, który ma nas czegoś bardzo konkretnego nauczyć. Otóż to wydarzenie ulokowane na początku działania Jezusa pokazuje, jaka jest jego misja. Że misją Jezusa jest to, aby, jak pisze na samym początku swojej Ewangelii Mateusz, zbawił lud swój od jego grzechów. Tak powiedział anioł Józefowi podczas tego zwiastowania, które miał Józef. To jest misja Jezusa. Zbawić swój lud od jego grzechów, bo lud tkwi w grzechach, choć sobie z tego nie zdaje sprawy. W tej synagodze jest ten opętaniec, ale dopiero wtedy, kiedy wchodzi Jezus, dopiero wtedy on się ujawnia. Dlaczego? Bo wcześniej słowo, które było tam głoszone, było głoszone na sposób legalistyczny. Jako tylko rytuał, jako martwy przepis. A demon się nie boi martwych przepisów. On sobie z nimi świetnie radzi. On się nie boi sztucznej pobożności, która jest tylko wyuczoną tradycją. On się świetnie czuje w takim klimacie, bo ma się za czym schować. Takie było prawo Starego Przymierza. Bez mocy, tylko tradycja, tylko teoria. Nauczanie uczonych w Piśmie. A Jezus przychodzi jako ten, który ma władzę. I wystarczy, że on wchodzi, a demon tę władzę czuje i wie, że jego dni się skończyły, że jego czas jest policzony. Bracia i siostry, my musimy zacząć słuchać słowa w mocy Ducha Świętego, żebyśmy zobaczyli, że to my potrzebujemy Jego zbawczej mocy. To nie jest tak, że każdy z nas jest opętany i każdy potrzebuje egzorcysty. Ale każdy z nas potrzebuje tego światła, którym jest Jezus, żeby zobaczyć swój grzech.
Bo wiecie, w ciemnym pokoju nie widać, że jest brudno. Dopiero jak zaświeci promień słońca, to widać najbrudniejszy tyłek. A my tego potrzebujemy, zobaczyć nasz grzech i się nawrócić. Wiecie, ta moda na egzorcyzmy, na opętanie, ona jest bardzo niebezpieczna, bo często odsuwa nasz wzrok z nawrócenia. Przychodzą do mnie rodzice 16-letniej dziewczyny i mówią, proszę brata, no ta nasza córka to chyba egzorcysty potrzebuje. Ja mówię, a co się dzieje takiego? No proszę brata, ona zaczęła przeklinać, ona się z nami o wszystko wykłóca, ona by chciała na imprezy chodzić cały czas. Ja myślę, ma 16 lat, czego się dziwicie? Tak się zachowują 16-latki. To nie jest żaden egzorcyzm, to jest kryzys dorastania. Ale czemu oni chcą z nią iść do egzorcysty? Bo traktują to jak magię. Egzorcysta odprawi czary magii i córeczka znów będzie tak grzeczna, jak wtedy, kiedy miała 7 lat. Zobaczcie, jakie są grzeczne. Za 10 lat. Nie? Chcemy zamienić nawrócenie na jakieś czary magii. Kobietom, mężczyznom, rodzice tej 16-latki, przestańcie się zapracowywać, zacznijcie z nią rozmawiać. Przestańcie ją traktować z góry, a zacznijcie jej słuchać. Ona nie potrzebuje egzorcyzmów, to wy potrzebujecie nawrócenia, bo ona swoim zachowaniem komunikuje wam o swoich problemach i swojej samotności, niezrozumieniu i tym, że potrzebuje was. Zobaczcie, diabeł jest mistrzem ukrywania się. List do Efezjan mówi o nim jako o władcy powietrza, bo powietrza nie widać. Powietrze jest wszędzie wokół nas, a go nie widzimy. I demon właśnie tak chciałby działać w naszym życiu, żeby go nie było widać, a żeby swoje robił. I nie w tym jest rzecz, żebyśmy my teraz skalpelem rozdzielali, gdzie dokładnie się chowa diabeł, a co jest z natury ludzkiej, bo to nie jest istotne. Rzecz jest w tym, żebyśmy zdemaskowali to, co jest siłą demona, czyli jego kłamstwo. Demon nie ma żadnej władzy. Demon jest jak taki pies na łańcuchu, może tylko ujadać. Ale jak nie podejdziesz, to cię nie ugryzie. Ale on szczeka, bardzo głośno szczeka, tak jak dzisiaj w Ewangelii. Szczeka kłamiąc, że Bóg przychodzi, aby zgubić człowieka. Mówi, że Bóg jest przeciwko człowiekowi. Kłamstwo jest jego mocą. Kłamstwo jest trucizną demona, którą sączy w nasze serce, żeby nas właśnie niewidzialnymi nićmi pętać. I to, co jest najważniejsze dla nas, to jest to, żeby się nauczyć od Jezusa, co się z tym robi. Jezus nie polemizuje z demonem. Nie mówi mu, a wcale nie. Teraz ci przedstawię argumenty, że tak nie jest. Jezus mówi krótko, milcz. Przestań kłamać. Milcz. I to jest droga nawrócenia. Droga nawrócenia to jest droga, żebyś uciszył swojego demona, który kłamie do twojego serca. Bo on cały czas kłamie. On się ukrył w wielu miejscach naszego życia codziennego. Wiecie, socjologowie dzisiaj mówią, że całe pokolenie tych nastolatków ono wyrasta z bardzo obniżonym poczuciem własnej wartości. Dlaczego? Bo bardzo dużo używają mediów. Te media wpływają destrukcyjnie na rozwój młodego człowieka, ale też na starego człowieka. Żeby była jasność, media nie są złe same w sobie. Ani telewizja, ani internet nie jest narzędziem demona samo przez się. Tak samo jak nóż nie jest niczym złym samym w sobie. Ale i nóż, i media możemy wykorzystać do tego, żeby komuś krwi utoczyć. Zobaczcie, chociażby serwisy informacyjne. Kiedyś był jeden serwis informacyjny na dzień, teraz jest 24 godziny na dobę. Siedzisz, oglądasz tych polityków, nieważne z jakiej opcji, nieważne na jakim kanale, na każdym kanale się tak samo kłócą i błotem obrzucają. I tragedią jest to, że nawet w mediach, które twierdzą, że są katolickie, możemy spotkać wiele wrogości i nienawiści do drugiego człowieka. I jak ty się nasłuchasz tych mediów, to ten demon niepostrzeżenie wchodzi w twoje myślenie i potem jak siadasz do stołu z własnym synem albo z własną matką, to nie możecie zjeść spokojnie, żeby się o Kaczyńskiego nie pokłócić. I to jest demon nienawiści.
To jest demon podziału. Albo na przykład Facebook. Nie, broń Boże, nie mówię, że Mark Zuckerberg jest opętany albo coś takiego, nie? Nic z tych rzeczy. Facebook sam w sobie może być dobry. Już pasterstwo młodych jest na Facebooku, nie? Ogłaszamy nasze wydarzenia na Facebooku. Ale jak Facebook jest twoim głównym zajęciem, jak wstajesz rano i przeglądasz tego Facebooka, to grozi ci straszna depresja. Bo na Facebooku patrzysz, że wszyscy znajomi byli na Majorce, na wakacjach. Teraz wszyscy są na nartach. Patrzysz, jakie mają udane życie, piękne dzieci, cudowne dziewczyny albo chłopaków. Wiecie, to jest poza. Nie? Facebook to jest autokreacja. Oni nie mają takiego życia jak na Facebooku, ale jak ty się tym karmisz, to myślisz, że tak jest. Wypijasz truciznę demona i zaczynasz myśleć, że twoje życie jest do niczego. I atakuje cię demon doła, demon depresji. Albo Instagram. Połowa nie wie, o czym mówię. Ja też do niedawna nie wiedziałem. No patrzysz się na te zdjęcia i sobie myślisz, jaka ta ma piękne oczy. Nie? A tamta, jaki ma płaski brzuch. A tamten, jaki ma biceps. A ja patrzę w lustro. Szału nie ma, nie? I co? I wzmagasz w sobie demon autoagresji. Bo ty nie jesteś taki instagramowy, taki fotogeniczny, taki piękny i cudowny. I nieważne, jaką formę będzie miała ta autoagresja. Czy zwyczajnie w myślach na siebie bluzgasz, czemu jestem taka gruba, czy uciekasz się do tego, że rzeczywiście robisz sobie krzywdę na różne sposoby. Dałeś się okłamać. Albo takie gry komputerowe, nie? Siadasz i sobie jedziesz czołgiem i Niemców zabijasz. Tylko wiesz, potem normalne życie nie jest takie. Zmienianie dziecku pieluch jest dużo mniej ekscytujące niż ładowanie działa w twoim czołgu komputerowym. Jak się tak nagrasz w gry komputerowe, to się nie dziw, że cię opanuje demon lenistwa, bo życie nie będzie takie ekscytujące. Ja celowo pomijam tutaj takie rzeczy, które są jednoznacznie złe, jak na przykład, nie wiem, oglądanie pornografii w internecie, czy jakieś inne rzeczy, które są jednoznacznie złe. Ale zobaczcie, że demon się chowa nawet za tym, co ma pozory dobra i sączy w nas swój jad. Dlatego jak widzisz w swoim życiu tego typu problemy, jak widzisz kłótnie, jak widzisz ocenianie, dół, autoagresję, lenistwo i tak dalej, to jest prosta rada. Powiedz swojemu demonowi, milcz. Wyłącz ten komputer. Przestań żyć na Facebooku. Przestań się ciągle karmić Instagramem albo każdą wolną chwilę tak spędzać w czołgu. Zacznij po prostu żyć. Przestań się karmić serwisami informacyjnymi, a posłuchaj tego, co u twoich dzieci albo u twoich rodziców. Naprawdę tu nie o to chodzi, że te media są złe i że mamy tego w ogóle nie używać. Ale jak widzisz, że to jest źródłem, przez które demon cię okłamuje i w pewnym sensie opętuje, tak metaforycznie, nie dosłownie, to powiedz mu milcz. Tak, wtedy demon się zacznie miotać i z głośnym krzykiem będzie wychodził. Będzie trochę trudu. Ale spokojnie. Moc Jezusa jest z tobą. On jest dzisiaj z tobą jako ten, który ma władzę. I on ci wyzwala swoich grzechów. Amen.